Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii, gdzie prowadzimy Manchester United i AFC 24. Przed nami pora na kolejny odcinek. Dzisiaj będziemy zaczynać od dużego starcia, bo będzie to bitwa o Anglię z Liverpoolem. Ten mecz będzie u nas na Old Trafford. Mamy obecnie 17 aż punktów przewagi nad nimi, więc bezpośrednio to nie jest żadne starcie, bo bezpośrednio jesteśmy oczywiście daleko przed nimi, ale w kontekście walki o Premier League, no to też jest oczywiście dobrze, bo nie można powiedzieć, że źle. Jest bardzo naprawdę dobrze. Mamy 8 punktów przewagi nad Arsenalem, ale wiadomo, że można tutaj bardzo łatwo pójść w dół i można bardzo łatwo stracić tego lidera, bo jeszcze mamy wszystkie te mecze rewanżowe z tymi drużynami z Big Six. Jeszcze z Arsenalem mecz, z City mecz, z Tottenhamem mecz, z Liverpoolem mecz i jeszcze z Chelsea mecz, więc właśnie teraz mamy Liverpool, więc jeszcze daleka droga przed nami, żeby to mistrzostwo ostatecznie wygrać. Poprzedni odcinek był dość zaskakująco dobry, wręcz perfekcyjny, bo mecz z Brentford, nie wiem, mieliśmy w ostatnim odcinku? Chyba tak, chyba mieliśmy mecz Brentford na początku. Tak, wygraliśmy 2-0, potem 1-0 zwycięstwo w pucharze z Hull City, potem zwycięstwo 3-0 z Fulhamem, w lidze oczywiście, potem w pucharze 2-1 zwycięstwo z Wolverhampton, znowu wygrałem 2-0 z Evertonem i na koniec odcinka poprzedniego zwycięstwo 3-0 z Crystal Palace. Liverpool przed nami teraz, więc ciężki rywal. Zobaczymy, czy nasza seria zwycięstw się utrzyma. Ostatnia nasza jakby ostatni remis lub porażka to dopiero remis 28 grudnia, więc cały styczeń byliśmy niepokonani, co jest na pewno dobrą rzeczą, i pierwszą połowę lutego jesteśmy niepokonani. Zobaczymy, czy Liverpool tutaj nam to przeszkodzi. Znaczy, w sumie, jeśli będzie remis, to dalej będziemy niepokonani, tylko że właśnie nie będziemy już tam zwycięstw samych od 28 grudnia. Skład, myślę, że mam nadzieję, że w miarę to zrobimy tak, że będą te kluczowe postacie gotowe. I jak to jest z Antonem? Antony może grać. Myślę, że właśnie Antonego wolę mieć, a reszta tutaj składu wszyscy są perfekcyjnie gotowi. No to jest dobrze. Jest bardzo dobrze. Wszyscy są gotowi, a więc nie ma co tutaj tracić czasu, będziemy do tego przechodzić. Poprzedni mecz, ten pierwszy mecz, który był na Anfield, tam bohaterem był Højlund. On strzelił dwie bramki i wygraliśmy 2-1. Tym razem Højlunda nie będzie od pierwszej minut, ale kto wie, jeśli może będziemy potrzebować jakiejś zmiany, znając co się wydarzyło w pierwszym meczu, to może sięgnę po Højlunda. Zobaczymy. Na razie przenosimy się do tego starcia. I możemy zaczynać starcie na Old Trafford z Liverpoolem. Duży mecz na sam start tego odcinka. I czy damy radę wygrać? No powiem tak, remis dla mnie nie byłby zły. Wiadomo, że gramy na Old Trafford, ale jednak musimy się liczyć z tym, że pomimo tam jakąkolwiek przewagę mamy, to dalej jest Liverpool. To dalej jest jeden z lepszych drużyn na świecie i oczywiście też właśnie w Anglii. Dlatego nie możemy być źli, abyśmy ewentualnie przegrali na przykład. Jeśli byśmy zremisowali, no przegrać też, no po części nie mógł być zły, zależy jakby to wyglądało. Jakby to była pewna dominacja Liverpoolu, no to właśnie nie mógłbym być zbytnio zły. Jeśli byśmy, nie wiem, przegrali tam w ostatniej akcji, czy tam jakoś, nie wiem, jakoś po prostu niezbyt fajnie, niezbyt sprawiedliwie, można tak powiedzieć, no to wtedy mógłbym być zły. A jak będziemy, jeśli byśmy byli potencjalnie zdominowani, to wiadomo, że nie mógłbym być zbytnio zły. Dobra interwencja, wręcz kapitalna interwencja, ale ta piłka jeszcze tutaj jest. Dobre wybicie, Osimhen, jeszcze tutaj Bruno, dawaj, super. Było niebezpiecznie już, ale udało się z tego wyjść. Antony, Osimhen w miarę biegnie, czy obiegnie Gomeza? Osimhen, pięknie Osimhen, Wiktor Osimhen, 1-0, 13 minuta. Walka z Joe Gomezem o piłkę, ostatecznie wygrają nasz napastnik, nasz zawodnik i Wiktor Osimhen trafia do bramki. Mamy prowadzenie w 13 minucie. Dobra piłka do Antonego. Nie wiedziałem, czy to nie jest za wcześnie troszeczkę, ale podałem i dobry się okazał. Tutaj presja wywierana przez Osimhena się udała. Tutaj Gomez pomylił się. Piłka prosto pod nogę Osimhena i Osimhen ze swoją bramką numer 24 w tym sezonie ligowym, czyli jest na takiej średniej, żeby strzelić około tych 40 bramek. Byłoby mega. Zwykle po poprzednim odcinku, gdzieś właśnie w tym jakby podobnych okolicach, my właśnie zaliczyliśmy ten spadek formy, bo my jak dobrze pamiętam, w pierwszym sezonie, pierwsza część sezonu była dobra, a potem no była fatalna ta druga część sezonu. Przegrywaliśmy praktycznie większość meczów i no każdy był naprawdę poniżej swoich oczekiwań jakby grał, nawet właśnie Osimhen, ale teraz jak na razie mamy luty i Osimhen trzyma cały czas formę, to jest dobry znak.
Nie było tak na szczęście spalone. Nie było, znaczy, nie było gola, a jest spalony. Właśnie miałem mówić, czy to nie powinien być spalony, no i powinien być. Ewidentnie i jest spalony. Luis Diaz był na spalonym. Lisandro, ta piłka troszkę mu skoczyła, ale dobrze, nic się złego tutaj nie stało ostatecznie. Oj, ale tu się mogło źle, tu się może dużo złego stać, niestety. Pięknie, pięknie, Rafael. Wybijmy tą piłkę, nie tak to miało wyglądać, to miała być mocna piłka. Świetny blok, ale jeszcze mam piłkę. Dobrze to rozegrali. Bałem się właśnie. Cały czas to jest to, co oni niesamowicie komputer robi. To rozgrywałem piłki w polu karnym. Tyle trzymałem tą piłkę, tak trzymałem cały czas, ale i tak nie da się jakoś im zabrać tej piłki. I kończy to właśnie najczęściej groźnym strzałem. Spalony. Bardzo łatwo się tutaj pomylili. Troszkę teraz atakują, no ale spodziewaliśmy się oczywiście. Nie wiem czemu tak mocno. Klikłem. Dosłownie klikłem to podanie. No ja nie rozumiem naprawdę, jak mogłem jakby słabiej to podać. Jak kliknięcie to było już za mocno. Dawaj, dawaj, pięknie Rashford. Pięknie do Osimhena. Osimhen. Victor Osimhen. I nie ma. Niepotrzebnie poszedłem na finezyjny strzał. Mogłem uderzyć po prostu siłowo. No nic. Bruno. Rafael. Osimhen, jeszcze Osimhen, jeszcze Wiktor, znaczy tylko, nie wiem kto to w sumie uderzał, Casemiro, nie wiem naprawdę, to był taki chaos tam był w polu karnym, że nie wiedziałem kto uderzał. Morton, no nie kojarzę tego gracza. Jakiś właśnie Morton, nie ukrywam, że niezbyt tego kojarzę. Akurat co to w ogóle zbytnio jest za gracz. Pięknie Wan-Bissaka. Możemy podać tutaj właśnie do Onany. Onana poda do Rafaela, Varana. Rafael ma nadzieję, że się nie pomyli. Tak właśnie jest. Jude Bellingham. Podanie do Wiktora. To było celowane do Wiktora, ale jeszcze myślałem, że Rashford tą piłkę przejmie. Moglibyśmy kończyć tą pierwszą połowę, myślę. No, kończymy pierwszą połowę. Jest 1-0, powinno być 2-0. Ta akcja Wiktora. Mam nadzieję, że mi się nie będzie. Mam nadzieję, że nie będę jej wypominał jako ta bramka, po której powinniśmy wygrać. I mam nadzieję, że i tak, pomimo że tutaj trafiliśmy, to i tak, że wygramy. Zaczynamy drugą połowę. Casemiro, mam piłkę. Lisandro, Teo. Czy coś tutaj się uda? No nie, nie uda się tutaj nic. Aj, było blisko Osimhen, żeby wziął tą piłkę. Casemiro, super. Piłka w końcu się udało przejąć, ale potem miałem znowu tracę. Czy tam był faul? Tam był faul na nas. Tak? To było na nas, tak? Tak, to było na nas. Wan-Bissaka utrzymał się cudownie, Wan-Bissaka. No to miało być do Antonego akurat, ale tu mamy piłkę za darmo, można powiedzieć. Mamy rożnik za darmo. Wrzucamy. Wiktor zmienił, to byłoby piękne, by ta strzelił. Aj, dobry strzał, ale gola nie ma. Każdy ma podobać na prostu bramkarza. No ale to naprawdę nie powinniśmy w ogóle mieć tego rożnego jakby. Więc tak trzeba się cieszyć, że w ogóle mieliśmy taką dobrą okazję. Oj, Antony. To mogło się udać, ale też mogło to się źle skończyć. Bruno. Cudowny wślizg. Aj, teraz Van Dijk, no. Jednak jest to doświadczenie. Widać to, widać. Spokój zachował do końca. Casemiro. Jude też to się nie udało przejąć, a nie dał ani drugiemu, ale wymusiliśmy błąd tutaj w rozegraniu tej piłki.
Pięknie. Bruno ma okazję. Nasz kapitan. Czy zrobi to? Bruno Fernandes 2-0. Mamy to. Mamy 2-0, a to jest gigantycznie ważna bramka, bo to jest bramka, która nas strasznie przybliża do tych 3 punktów. Jeśli uda się zrobić 6 punktów w obu starciach z Liverpoolem w tym sezonie, to będzie naprawdę niesamowity wyczyn dla nas. Kiedy ostatnio tak mogło być, że United wygrał oba mecze w lidze? Nie pamiętam. Wydaje mi się, że w ostatnich latach tak na pewno nie było. Bo w ostatnich latach jednak Liverpool był lepszy od Manchesteru. Pięknie to, no bez problemu. Normalnie sobie tutaj poradził z Salahem, jakby Salah był amatorem, a Salah jest jednym z najlepszych skrzydłowych w historii Premier League. Teo ponownie się tutaj wykazał świetnie, jeszcze dał radę tutaj celnie podać. Marcus Rashford. To się uda, to się uda. Victor. Jude Bellingham. Strzał z daleka. Jest przynajmniej rożny, więc spoko. Oczekiwałem, że po tym jak ta piłka jakby można powiedzieć, nie wiem jak nawet dobrze powiedzieć, no ale jak po tym jak piłka była wypuszczona z nogi, można tak powiedzieć, no to myślałem, że będzie to dużo gorsze. A tu Teo jeszcze poprzeczka. Gola nie ma, ale Bruno. Marcus. Rashford. Nie trafił niestety, nie ma 3-0. 10 minut około tutaj do końca tego meczu. Oj, Casemiro. Spóźnione. Niestety spóźnione to było. No ta główka nie mogła być w ogóle groźna dla nas. Wan-Bissaka. Osimhen. A, nie utrzymał tej piłki. Casemiro zejdzie na pewno, bo nie chcę ryzykować. Wiem, że dostał żółtą kartkę, więc nie chcę ryzykować. Myślę, że też damy szansę Højlundowi. Myślę, że też damy Højlundowi tutaj okazję gry. Mount, Sancho za, nie wiem, Rashforda może, żeby Rashford sobie odpoczął. Szkoda, że nie możemy jeszcze dalej to zmienić, ale to, no to już nic. Nie zrobimy tak chyba. Wydaje mi się właśnie, że już przekroczyliśmy limit. Chcę upewnić się na razie czego. Upewnić się limit. Upewnię się, ale przekroczyliśmy limit, tak? No właśnie, tak, przekroczyliśmy. Szkoda, że się właśnie jeszcze dało jednej zmiany dodatkowe jeszcze zrobić. No, ale już możemy właśnie robić zmiany, bo zwycięstwo już jest pewne. Tam się Salah chyba podciął Matipa. Matip dość dziwnie tutaj jest w ofensywie, ale to był Matip chyba. Højlund jeszcze uderzył, bramki jednak nie ma. A za to Bellingham. Aj, też gola nie ma. I to jest koniec, a więc wygrywamy 2-0 z Liverpoolem. Nie ukrywam, że byłem. Nie byłem w pełni przekonany, że dam radę to zrobić, że dam radę zdobyć 6 punktów, ale udało się zdobyć 6 punktów w obu meczach łącznie ligowych z Liverpoolem. To jest niesamowite, to jest naprawdę niesamowite. To oznacza, że przed nami jeszcze tylko 4 mecze z tymi dobrymi drużynami. Liverpool już mamy za sobą, więc tylko Arsenal, Tottenham City i Chelsea. Teraz jednak znowu idziemy klasą w dół, bo Norwich przed nami, więc Norwich to jest oczywiście zespół daleko, któremu daleko do Big Six, do bycia w Big Six. Coraz bardziej wydaje się, że naszym jednym rywalem będzie Arsenal. Coraz bardziej się wydaje, że Tottenham, City, Liverpool, te zespoły... No Liverpool już do nas traci 20 punktów. Wydaje się, że właśnie powoli już te zespoły, jakby oni się nie będą liczyć. Wydaje się, że właśnie Arsenal to będzie ten zespół, który się będzie liczył do końca. Norwich przed nami. Simulimer myślę, że nie. Myślę, że pokażę najlepsze akcje to zrobimy. Myślę, że taki sposób to zrobimy. Wszyscy są gotowi, ale zobaczmy jaki jest nasz następny mecz, bo będzie zależało od tego, kto będzie grał. Ale mamy przerwę, więc zagramy tutaj po swoim składem, bo mamy długą przerwę, więc każdy się wykuruje, można tak powiedzieć tutaj. Więc skład jest gotowy i skład taki może wyjść na to spotkanie. Zaczynam ten mecz z Norwich.
Liverpool pokonaliśmy bez w miarę większych problemów, dlatego mam nadzieję, że z Norwich będzie podobnie, albo jeszcze powinno być łatwiej. Osimhen. Ważne będzie przyjęcie Wiktora. Wiktor na dalszy i to jest gol. Pięknie. Wiktor Osimhen. Przyjęcie było wystarczająco dobre, żeby nie zniszczyć tej akcji. Potem wiedziałem już, jaki mam plan, żeby uciec na bok troszeczkę i potem na dalszy trafić. I tak właśnie zrobił najlepszy strzelec i najlepszy zawodnik na świecie. Wiktor Osimhen z 25 bramką w tym sezonie ligowym. Norwich ma długie środkowe. Czy to jest na tego gracza, na którego myślę, że to idzie? Tak, to jest na tego gracza. Ale ona na dobrze wychodzi tutaj. Dośrodkowanie dla nas. Będzie szansa dośrodkowania tutaj dla nas. Chciałbym potencjalnie wejść Rashfordem do środka i znaleźć podanie do Osimhena. Coś takiego by się udało. No, coś w takim stylu nie jest najgorsze. Dobra akcja. Świetna akcja i bramka. Nie spodziewałem się. Myślałem, że gdzieś tutaj pomylimy, ale nie pomyliliśmy się. Świetnie rozegrana akcja pomiędzy tą dwójką. Wiktor Osimhen i Marcus Rashford. Cudowna akcja. A Wiktor Osimhen z drugą już bramką w tym meczu. Coś czuję, że może upolować hat-tricka. Na przykład teraz, ale nie wiem, czy ja nie pójdę za podanie do Rashforda jednak. No, na Rashforda myślę, że właśnie to była lepsza decyzja. Marcus Rashford może podać, ale myślę, że Rashford niech strzeli i Rashford trafi. 3-0, 53 minuta. Wiktor Osimhen jeszcze się wiele, wiele razy nastrzela, a chciałem właśnie, podałem od razu do Rashforda, więc jego miałem od razu w głowie, dlatego jemu też chciałem dać tą bramkę, żeby on strzelił. Norwich indywidualny rajd, Theo tutaj naprzeciwko Barnesa. No już po zagrożeniu już tej akcji. Kolejna akcja dla nas. Jest Jadon na dole. I ta piłka jest do Jadona, tylko jest chyba za słaba. Tak, a jednak mamy jeszcze tutaj piłkę, dobra. Aj, nie, no nie, to już do Wiktora się niestety nie uda. Koniec, wygrywam 3-0. Łatwy, przyjemny mecz, taki jaki się spodziewałem i dobrze tutaj nie było żadnej niespodzianki, czyli tam żadnego walczenia ostrego o ten wynik, tylko bardzo łatwe zwycięstwo. Liverpool widzę, że zremisował, więc oni jeszcze się oddalają, no tak jak już mówiłem, Liverpool na pewno możemy sobie wykreślić może, lepiej to brzmi, jeśli chodzi o rywali naszych w walce o Premier League. No ten Arsenal będzie się trzymał. Ten Arsenal się tak łatwo nie podda, niestety. Przedaję teraz mecz z Brighton i potem mecz z Arsenalem. I myślę, że tutaj wyjdą rezerwowi gracze na ten mecz z Brighton. Myślę, że tak to zrobimy. A więc tutaj właśnie znajdziemy, no nie wiem, w sumie tutaj właśnie Sancho znowu zagra, bo Anton jest bardziej moim podstawowym graczem. Højlund zagra, Mason Mount zagra na pewno razem z Amrabatem i też tutaj McTominay zagra. Lindelof, tutaj Lukeba, Malasz na lewej obronie, Dalot na prawej. I ostatnio grał chyba, myślę, że Garnacho teraz dostanie szansę gry. Czy to znaczy, że mamy wszystko gotowe? To chyba oznacza, że mamy wszystko gotowe. On na nas zostaje, oczywiście bramce, on nie musi akurat być zmieniany. Ponownie myślę, że damy pokaż najlepsze akcje, bo jeszcze nie jestem zdecydowany, czy mecz z Arsenalem będę grał, czy nie. Normalnie by to był mecz ligowy, to bym na 100% grał, a tak to nie wiem, czy nie dam symuluj mecz. No zobaczymy. I możemy zacząć mecz na Old Trafford z Brighton. Zaczynam to spotkanie, że Pedro zaczyna ze środka. Mamy atak teraz. Będzie na pewno ciężej wygrać ten mecz, patrząc na to, że mamy rezerwowy skład, ale no i tak oczywiście spróbujemy zrobić, co możemy, żeby ten mecz wygrać. Oj, za łatwo. Załatwiam sobie na sam początek, oddałem tę piłkę. A teraz będzie długie dośrodkowanie do... tutaj... Czy to będzie do Højlunda? To będzie do Højlunda. Højlund nie zdążył, niestety. Nie lubię uderzać z pierwszej piłki, bo te uderzenia są niezbyt celne. Aj, szkoda. Adingara biegnie.
A, jeszcze ta piłka przychodzi, ale dobra. Kontra, teraz mi mówicie dopiero kontra. Akurat jak wybiję na piłkę jak najdalej, to nagle mi pokazali, że tam będzie kontra. No nic, rożny. Rożny, dobra, to musimy się obronić. Tu byłaby dobra kontra, jeśli się damy rady wybronić. No i bierzemy strzał, to wtedy wiadomo, że żadnej kontry nie będzie. Ale, no właśnie teraz kontrę dacie nam? Oczywiście, że nam nie dadzą. Chyba, że jednak, no nie, no właśnie. Miałem przez chwilę nadzieję, ale nie, ale jednak nie będzie kontry. Jest dużo miejsca Hojlunda. Ajajajajaj, te wrzutki są. Nie wiem, jakoś te wyczucia siłowe wrzutek są dziwne w tej grze dla mnie, naprawdę. Nieraz chcę słabo, a to idzie mocno, albo na odwrót. No właśnie tak. Niezbyt właśnie. Nie wiem czemu są problemy. Mam takie ja przynajmniej problemy takie z wyczuciem tych wrzutek, w miarę z wyczuciem siły tych wrzutek. No i nie udało się oddać strzału. Hojlund ma indywidualny rad w 86 minucie. Nie jest nikt przy nim. To musiał być gol. Hojlund, 86 minuta i chyba nam to wygrywa. Hojlund, ile razy już nam naprawdę. Może niewiele znowu razy, nie, znowu nie będę przesadzał, ale to już nie pierwszy, nie drugi raz, gdy ratuje nas, więc Hojlund też jest naprawdę wielką postacią. Cichą, wielką postacią, można tak powiedzieć, ale no niestety jednak jemu to nie wystarcza. No i nie ukrywam, że z jednej strony go rozumiem jednak, no wie dobrze sam swoją wartość, że pewnie w wielu zespołach byłby podstawowym napastnikiem, więc ja mu się szczerze nie dziwię, że ostatecznie chce odejść. Arsenal wygrał 4-1, czyli oni się nie mylą, my się nie mylimy. No ten właśnie, że ten Arsenal będzie, to jest jedyny zespół, który chyba może w tym roku przeszkodzić, żeby wygrać Mistrzostwo Anglii. Nie wiem, zagraliśmy, myślę, że przez to, że graliśmy z Liverpoolem, to damy sobie tutaj na symulę mecz, a oczywiście w każdej chwili możemy tutaj wejść i najwyżej, nie wiem, ratować sytuację, jeśli taka będzie potrzeba. Aj, nie dałem jednej rzeczy, zapomniałem zmienić Sancho i Antonego. No nic, ale reszta składu jest podstawowa, ale Sancho będzie zmieniony z Antonym, może nawet już po pierwszej połowie od razu. Tak właśnie, że no dosłownie na sam, już że na całą drugą połowę już będzie od początku grał. A to my atakowaliśmy. Przecież już zamarłem, można tak powiedzieć, bo myślałem, że to będzie gol dla nich. Ale jest gol! Osimhen strzela w 6 minucie. Może to nie jest mecz ligowy, gdzie bym naprawdę mega chciał zwycięstwo z Arsenalem, ale pokonać ich ogólnie w jakiejkolwiek innej rozgrywce też jest dobry znak. Jedno to jest, a drugie, no FA Cup też jest dla mnie bardzo ważnymi rozgrywkami. Bo jednak chciałbym też wygrać puchar, a wolę wygrać ten puchar znacznie niż Carabao Cup. Nie wiem, kiedy ostatnio Manchester United wygrał puchar FA Cup, bo Carabao Cup po poprzednim sezonie, a FA Cup nie wiem, kiedy oni wygrali właśnie. Gol tak łatwo? Coś za łatwo to wpadło, no ale Gabriel Jesus trafia na 1 do 1. Nie wiem, która to jest runda, to jest szósta runda? Ćwierćfinał? Nie wiem zbyt, jaka to jest runda. Rashford traci piłkę. Osimhen. Bruno. Wan-Bissaka. Wybijam tę piłkę. Rashford nie będzie pierwszy tej piłki, więc out dla naszych rywali. Nie wiem właśnie jak to jest, czy w tej fazie jakby jak będzie remis, to będzie nie dogrywka, czy będzie rewanżowy mecz, czy nie? Czy dogrywka właśnie karny? Nie wiem, nie wiem właśnie. Zawsze zapominam z tym. Sancho. Ajajaj, strasznie łatwa strata Jadona. Strasznie łatwa strata Sancho. I to pewnie jego ostatni kontakt z piłką w tym meczu. No właśnie, bo już teraz zrobimy tą zmianę sobie. Już teraz od początku chcę Antonego w drugiej połowie. I zaczynam drugą połowę z nowym skrzydłowym. Na prawej pomocy tutaj właśnie mamy Antonego i zaczynamy tą drugą połowę. Jude Bellingham. Theo Hernandez. Bellingham, Victor Osimhen. Niestety nie dał rady nawet zdążyć tutaj oddać strzał. Dobry blok, ale piłkę daje dla naszych rywali. Co mi się niezbyt podoba, bo no jednak wiem dobrze, że to jest mocny zespół, dlatego jak mam piłkę pod nogami, to zawsze to się może źle skończyć. Antony. Dobrze znajduje Casemiro. Casemiro daje do swojego rodaka. Bruno. Antony. Strata. Strata Antonego. Antony. Bellingham. Bruno. Antony. Aj, gola nie ma. Nie udało się niestety strzelić.
Rashford. Przejdźmy do widoku taktycznego na te ostatnie minuty tego meczu. Strata chyba, tak, to jest strata niestety. Dobre też przejęcie, ale to przejęcie jest na chwilkę, choć znowu mam przejęcie, Osimhen. Victor Osimhen. Antony. Wan-Bissaka. Wan-Bissaka. Dobrze biegnie tutaj Wan-Bissaka. Rzuca piłkę. Victor Osimhen, 82 minuta. Aż go Wan-Bissaka znalazł. To jest prowadzenie z Arsenalem w pucharze FA Cup. No przepięknie go znalazł naprawdę Wan-Bissaka. Ja się nawet nie spodziewałem się, że ta piłka pójdzie do niego. Myślałem, że to pójdzie piłkę do Rashforda, bo Rashford tutaj był bliżej jakby. On był pierwszym zawodnikiem. Myślałem, że na niego cały tutaj Wan-Bissaka. On i mnie zmylił, i obronę Arsenal zmylił. I też w sumie, no, wystarczy się teraz zapytać, jakbym był kibicem Arsenalu, to bym się zapytał po prostu, kto krył Osimhena. Bo chyba jakiś duch krył Osimhena. Nie było dosłownie nikogo przy nim. On petardę tutaj, można powiedzieć, wystrzelił tutaj z nogi i strzelił bramkę bez żadnego problemu. Trzecia bramka w drugim meczu. 82 minuta. Arsenal ma, wydaje się, że jedną taką naprawdę dobrą, realną okazję na to, żeby tutaj znowu wyrównać. Czy wykorzystałem tą okazję? Nie podoba mi się, jak Rafael tutaj wpuścił Martinelliego. Jezus. Wan-Bissaka przy nim. Wan-Bissaka. Cudownie. Cudownie Wan-Bissaka. Wan-Bissaka. Oj, boję się, co zrobi. Stoicki spokój. Stoicki spokój Wan-Bissaki. Nawet ja bym tak nie był spokojny. Ja bym na pewno coś głupiego zrobił. Powiem tak. Zagrałbym. Zagrałbym tutaj te ostatnie minuty, bo po prostu mogę to zrobić i zrobię to. Bo jakby chcę tutaj spróbować... Chcę sobie spróbować, jakby do końca się utrzymać przy piłce. Ewentualnie Theo Hernandez mógł nam to wygrać. Jeszcze to może zrobić? Nie robi tego. Nie wierzę, że on jeszcze moją okazję tutaj. To jest kośmik, nawet na czerwono. To nie jest Myślałem, że to jest czerwona, szczerze, bo jakby sędzia tak od razu zakończył, to myślałem, że to jest czerwona, ale nie. Może żółta jest, ale po prostu nie ukrywam, że chciałem za wszelką cenę ich jest. Nawet jeśli miała być czerwona kartka, bo wiedziałem dobrze, że znam tą grę i wiele razy w ostatniej akcjach meczu traciłem bramki, więc wolałem ich po prostu skosić i im nie dać kontry. Koniec tego meczu, a więc wygrywamy z Arsenalem, jesteśmy w kolejnej rundzie Puchara FA Cup. To była szósta runda. Teraz przed nami mecz z Burnley w FA Cup pucharze. Nie w pucharze, oczywiście, tylko w Premier League. No a potem Aston Villa, ale nie w Premier League, nie w FA Cup, a w Lidze Europy. Co ciekawe, mecz z Burnley przed nami. To jest mecz, który sobie na pewno damy na pokaż najlepsze akcje, na pewno. W ogóle też jesteśmy na drodze na to, jeśli dobrze widzę, żeby mieć 100 punktów w tym sezonie, tak w ogóle. Mamy jak na razie tylko dwa remisy, jedna porażka i same zwycięstwa, więc to jest naprawdę droga na to, żeby zdobyć 100 punktów, co byłoby, no, gigantyczne, naprawdę. Przecież... City to dokonało i ktoś jeszcze tego dokonał, czy nie? Nie pamiętam właśnie. Na pewno ostatni zespół, który tego dokonał, to City. Pamiętam, chyba Gabriel Jesus strzelił tą bramkę. Nawet nie wiem, czy to nie był Southampton dokładnie. Mecz z Burnley, widzę, że tutaj odpoczną od osoby niektóre tutaj. Antony zagra. Bruno na pewno tutaj zejdzie. Tak, znowu zobaczymy nasz duet obrońców. Ten jakby rezerwowy duet obrońców. Osimhen też sobie odpocznie i myślę też, że zobaczymy Amada Diallo. Tak, tak chyba zagramy. Tak wyjdziemy na ten mecz. Bellingham może zostać i Theo też zostanie, bo oni są gotowi tutaj do gry. Jak widać, pełny proszę pasek mają, więc mogą zagrać. Więc pora na ten prawdopodobnie tak, na ostatni mecz na dzisiaj. Czy to czasem nie jest zbyt piękne, żeby wygrać w drugim odcinku z rzędu wszystkie mecze? Chyba jest to troszeczkę zbyt piękne. To jest nasz atak, ale no nie wiem, Højlund, co tutaj dam radę wykombinać z nim. Oj, to podanie niestety do Bellinghama było nieudane. Ale mamy karny, nie ma Rashforda, nie ma Bruno, nie ma Osimhena, więc to Jude Bellingham podchodzi do tego karnego. Oj, czy nie za mocno? Nie, nie za mocno, perfekcyjnie. Perfekcyjnie wykonany rzut karny przez Jude'a Bellinghama. Troszeczkę się bałem, bo ta siła była tak właśnie... To mogło nie wpaść, ale udało się. Jude Bellingham daje nam prowadzenie w meczu z Burnley po rzucie karnym.
Jest tam Hojlund, ale tak wyceluje. Aha, dobra. To była oczywiście próba wrzutki kwadratem, ale gra pomyślała, że to nie, to będzie próba w ślizgu. Nie wiem, jak na to gra wpadła, ale niestety. Osimhen jest na boisku? Widzę, że Osimhen jest na boisku. Piłki nie będziemy jednak mieli. Czyli miałem kontrę. Znaczy, w sumie... Bo jakby my nie dotknęliśmy piłki tutaj, odkąd dostaliśmy tą piłkę, więc czy właśnie grałaby im datą? No ale tak to nie powinno wyglądać, bo jakby to nie powinna ich być okazja. Właśnie, wybijmy tą piłkę. Burnley kontruje teraz. Pięknie Teo, ale jeszcze piłkę mają tutaj nasi rywale. Dobrze, o, jeszcze Onana, dawaj, dawaj, jeszcze Onana też garni. Dobra, pięknie. Świetnie, Onana. Osimhen. 90 minuta. Nieważne, co się stanie, i tak wygramy, więc bez presji, Wiktor. Wiktor Osimhen, to się chyba odbiło od jednego z graczy Burnley, ale to nic, bo tak już mówiłem, bez presji i tak wygrywamy, a więc drugi odcinek z rzędu. Wygrywamy wszystkie mecze, no to jest niesamowite, to jest 180 stopni tego, co było w poprzednim sezonie. W poprzednim sezonie ta druga część sezonu była okropna, była po prostu okropna, a my w tej drugiej części sezonu gramy jeszcze lepiej niż w pierwszej, bo w ogóle nie przegramy. Od 28 grudnia dalej nie przegraliśmy, nawet nie tylko nie przegraliśmy, ale od 28 grudnia tam był remis i od tego momentu wszystkie potem już mecze, wszystko wygraliśmy. Nawet nie remis, a wszystko po prostu wygraliśmy. City remisuje, więc kolejny taki... No znaczy, no City wydaje mi się też, że już powoli będziemy ich wypisywać tak na stałe. Liverpool na pewno już na stałe wypisaliśmy. City mamy tutaj derby Manchesteru. Ale tak, jeśli chodzi o ligę, jeśli chodzi o tutaj naszą ligę, Premier League, no to tak. No jeśli City wygra, załóżmy tą kolejkę, mam 55, jeśli wygrałem z nami. No niby ich jeszcze mógłbym brać pod uwagę. Wydaje się, że mógłbym ich brać pod uwagę. Wydaje mi się, że Tottenham już też na przykład nie biorę pod uwagę, bo mamy 20 ponad punktów przewagi nad nimi, więc ciężko ich brać pod uwagę. Ciężko ich po prostu brać pod uwagę, więc wydaje mi się, że jedynie Arsenal biorę jako mój oczywiście główny rywal, a City jeszcze nie skreślam. Tottenham skreśliłem, City jeszcze nie skreślam. Na pewno będziemy w Lidze Mistrzów, jakby, bo top 3 jest co najmniej na pewno w tym sezonie. Teraz będzie mecz za tą Villą. No tutaj wyjdziemy podstawowym składem na pewno, tak? Tak, wyjdziemy tutaj podstawowym składem. Więc to jest na pewno dobra i ważna informacja. Villa Park, pierwszy mecz. My już właśnie, to jest bardzo ciekawe, że ostatni zespół, który zabrał nam jakby może nam nie pozwolił wygrać, czyli tam remis czy porażka, to jak widać jest właśnie Aston Villa. Nie wiem, czy to było na Villa Park czy nie, ale był to mecz z Aston Villą, więc no Aston Villa to jest ostatni zespół, który wiedział, jak nas zatrzymać, można powiedzieć, jak nam nie dać zwycięstwa. Zobaczymy, czy ponownie nas zatrzymają. Ale dowiemy się to dopiero oczywiście już w przyszłości, w następnym odcinku. Teraz będziemy już kończyli. Dzięki wam za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!